muzycznego, słowa pieśni, Słowo Boże, modlitwy Kościoła dzisiaj włączają nas jako wspólnotę Kościoła w tę drogę przygotowania na przyjście Pana. Przypominamy sobie, że Adwent ma ten podwójny wymiar. To jest nasze przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia. To jest też nasze przygotowanie na powtórne przyjście Chrystusa. Jedno i drugie zakłada to, by nasze serca zawsze były przepełnione miłością, żeby w naszych sercach zawsze obecny był Jezus. Wtedy jesteśmy gotowi. Zawsze. Dzisiaj Kościół Chrystusowy w Polsce modli się za Kościół na Wschodzie. Polecamy naszych braci i sióstr, którzy tam mieszkają, wyznają wiarę w Jezusa Chrystusa. Dzisiaj też na tej Eucharystii, nie wiem, czy to dobre słowo, takich szczególnych gości mamy, ale to słowo podkreśla piękny jubileusz, który przeżywają osoby, które 50 lat temu powiedziały tak, poprosiły Boga o błogosławieństwo i rozpoczęły powołanie małżeńskie i rodzinne. Dzisiaj gratulujemy Wam, drodzy jubilaci, tej drogi, którą kroczycie. Dzisiaj też pragniemy Was objąć naszą modlitwą, Was, Wasze rodziny, Wasze wspólnoty i prosić Boga, by dalej błogosławił, by dalej obdarowywał wszelkimi potrzebnymi łaskami, także darem zdrowia i takich sił fizycznych, które są potrzebne w naszym życiu. Wraz z księdzem Ireneuszem, którego bardzo serdecznie witam wśród nas, w Waszych intencjach odprawiamy tę Eucharystię. Oczywiście ksiądz Ireneusz, co rozumiemy, swoich rodziców w sposób szczególny powierza Panu Bogu. Dziękuję za nich obecność, za dar życia, za przekazaną wiarę. Poza parafią sprawowane są następujące msze święte. Dziewczynno-błagalna w 50. rocznicę urodzin Małgorzaty Jastrzębskiej zgłosiła o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego dla niej męża i synów Mikołaja i Macieja, intencje ofiarowane rodzice. Druga msza święta ze świętej pamięci Sławomira Czarneckiego, tę intencję ofiarowała rodzina Państwa Ciołek. I trzecia msza święta to kolejna msza święta gregoriańska za świętej pamięci Teresę Konopka, ofiarowała córka. Że jeszcze dodam, że ten jubileusz dzisiaj małżeński jest dlatego, że Urząd Gminy zadbał o to, żebyśmy go przeżywali. Dalsza część będzie w urzędzie, a dziękujemy Panu Wójtowi i wszystkim pracownikom gminy naszej, że zaczynacie trochę od Eucharystii, że poprosiliście, żebyśmy się dzisiaj za jubilatów najpierw pomodlili, by później to ludzkie słowo wdzięczności jeszcze wyrazić tam w sali. Teraz uznajmy przed Bogiem nasze słabości i grzechy i prośmy o Boże miłosierdzie. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo z przyszłością myślą o i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
Wszechmogący i miłosierny Boże, spraw, aby troski doczesne nie przeszkadzały nam w dążeniu na spotkanie z Twoim Synem, lecz niech nadprzyrodzona mądrość kształtuje nasze czyny i doprowadzi nas do zjednoczenia z Chrystusem, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do Niego, że czas Jego służby się skończył, że nieprawość Jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie swe grzechy. Głos się rozlega. Drogę Panu przygotujcie na pustyni. Wyrównajcie na pustkowie gościniec dla naszego Boga. Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i pagórki obniżą. Równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocze nizinną. Wtedy się chwała Pańska objawi. Razem ją każdy człowiek zobaczy, bo usta Pańskie to powiedziały. Wstąp na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny na Syjonie. Podnieś mocno Twój głos, zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem. Podnieś głos, nie bój się. Powiedz miastom judzkim, oto wasz Bóg. Oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę. Oto Jego nagroda z Nim idzie i przed Nim Jego zapłata. Podobnie jak pasterz pasie On swą trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta nosi na swojej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie. Oto Słowo Boże. I'm
apostoła. Niech dla was, umiłowani, nie będzie tajne to jedno, że jeden dzień u Pana jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy, jak niektórzy są przekonani, że Pan zwleka. Ale On jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich chce doprowadzić do nawrócenia. Jak złodziej zaś przyjdzie dzień Pański, którym niebo szumem przeminie, gwiazdy się w ogniu rozsypią, a ziemia i dzieła na niej zostaną odnalezione. Skoro to wszystko w ten sposób ulegnie zagładzie, to jakimi winniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności? Gdy oczekujecie i staracie się przyspieszyć przyjście Dnia Bożego, który sprawi, że niebo płonąc pójdzie na zagładę, a gwiazdy w ogniu się rozsypią. Oczekujemy jednak według obietnicy nowego nieba i nowej ziemi, w których zamieszka sprawiedliwość. Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby On was znalazł bez plamy i skazy, w pokoju. Oto Słowo Boże. Ale oczekiwanie na święta Bożego Narodzenia nie może ograniczać się tylko
do zakupów, do przygotowywania potraw czy sprzątania. Przygotujcie drogę Panu. O to właśnie chodzi w czasie Adwentu. O przygotowanie drogi. Nasze życie to droga, która ma swój początek, nasze narodziny. I ma tylko pozorny koniec, śmierć. Bo nasze życie zmienia się, ale się nie kończy. Dla nas, chrześcijan, ostateczny cel człowieka mieści się po tamtej stronie życia, w niebie. Oto Pan Bóg przychodzi z mocą. Słyszymy dzisiaj proroka Izajasza. To znaczy, że my mamy przygotować siebie, swoje wnętrze, na przyjście Pana. Nie tylko przygotować to, co zewnętrzne, na zbliżające się święta. Zatem co warto zrobić, by nasze serca były dobrze przygotowane na przyjście tak wielkiego gościa? W Ewangelii usłyszeliśmy, jak Jan Chrzciciel obchodził całą okolicę Jordanu i głosił chrzest nawrócenia na opuszczenie grzechów. I on ma dla nas konkretną propozycję. Swoim nauczaniem wskazuje na Mesjasza, który odnajdziemy prawdziwą miłość. Mówi każdemu z nas, abyśmy na poważnie przyjęli w swoim życiu Bożą miłość. A kto ją przyjmie, już nie może żyć w starych i grzesznych przyzwyczajeniach, udawać pobożności, czy od czasu do czasu przypomnieć sobie o Bogu. Kto prawdziwie chce przygotować drogę Panu w swoim sercu, powinien całym sercem przyjąć Bożą naukę. Nie da się przecież być chrześcijaninem tylko z nazwy, albo takim letnim, lub tylko takim na pół gwizdka. Również te propozycje wpisuje się prorok Izajasz. Drogę dla Pana przygotujcie na pustyni. Wyrównajcie na pustkowiu gościniec naszemu Bogu. Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i wzgórza obniżą. Równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną płatną. W obrazie gościńca, z którego trzeba posunąć przeszkody, doliny, wzgórza, urwiska, jest zawarta prawda o naszych sercach. Wyrównywanie, niwelowanie dotyczy naszego postępowania, naszego życia. To wyrównanie różnic pomiędzy nami, to zniwelowanie naszych grzechów. Niełatwo porzucić wygodną, wydeptaną już ścieżkę i zacząć żyć po nowemu. Ale nie ma innego wyjścia. Jeśli chcemy dojść do celu, to nie liczy się jakość drogi, ale kierunek, w którym prowadzi. A przecież celem jest niebo. Nawrócenie to nie jest bieranie grządki. Możemy wybrać jeden lub drugi chwast, ale w tym miejscu wyrosną inne, wyrosną nowe. Nawrócenie to zmiana sposobu myślenia. To powiedzenie sobie, że już nie kocham zła, że nie jestem do niego przywiązany, że chcę iść za Jezusem. Cierpliwość Boga polega na tym, że nie pragnie zguby człowieka, ale jego nawrócenia. Ze względu na dobro człowieka, każdemu daje stosowny czas na przemianę życia. O tym pisał święty Piotr Apostoł. Bóg nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia. Dlatego umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby on was zastał bez plamy i skazy w pokoju. Nieskończona cierpliwość i miłosierdzie Boga wyraża się w tym, że każdemu daje szansę powrotu na drogę zbawienia. On nawet własnego Syna nie oszczędził, ale wydał go za nas, abyśmy mogli osiągnąć zbawienie. Krzyż, narzędzie zbrodni, stał się narzędziem miłości. A Bóg tak nas ukochał, że pozostał z nami. On w czasie każdej Eucharystii daje nam siebie i karmi swoim prawdziwym ciałem. Dla Jana Chrzciciela nie liczyły się sprawy tego świata. On w pokorze głosił nadejście kogoś mocniejszego od siebie, któremu nie jest godzien rozwiązać żadnych posądanych. Warto w pokorze stawiać Jezusa na pierwszym miejscu w naszym życiu. To najrozsądniejsze, co możemy zrobić, bo wszystko bowiem przemija, a pozostanie tylko dobro, które tu na ziemi czyniliśmy. Dlatego warto zastosować się do słów jednego z ojców Kościoła. Jeśli kochacie życie, pragnijcie tego, które nie kończy się nigdy. Zobacz, że najpierw Jezus stoi u bramy mojego i Twojego serca.
zanim przyjdzie na sąd w dniu ostatecznym i daje nam czas na dobre przygotowanie. A tym przygotowaniem jest nasze życie, tu i teraz. Dobrze wykorzystane dziś przygotowuje nas na nasze jutro. Żyjący w III wieku rzymski żołnierz eksperyt został męczennikiem za wiarę. Dlatego przedstawiany jest jako żołnierz zbroi, trzymający w lewej ręce palmę męczeństwa. Charakterystyczne jest to, że w prawej ręce trzyma krzyż z napisem dziś, zaś lewą stopą depcze kruka, który w dziobie ma szarpę z napisem jutro. Legenda głosi, że w dniu, w którym ekspedyt postanowił przyjąć chrzest, diabeł, przybrawszy postać kruka, namawiał go do wstrzymania się decyzją do jutra, czyli do dnia następnego. Jednak ekspedyt zmiażdżył go stopą, mówiąc, że dzisiaj chce zostać chrześcijaninem. Nie warto odkładać na później tego, co służy naszemu zbawieniu, naszemu dobremu przygotowaniu. Możesz myśleć, jeszcze mam dużo czasu, ze wszystkim zdążę, albo jakoś to będzie. Warto dziś, a nie jutro, zrobić rachunek sumienia i przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania. Warto dziś, a nie jutro, tuż przed snem uklęknąć do modlitwy wieczornej. Warto być roztropnym w tych sytuacjach, w których możemy uczynić coś dobrego, by te sytuacje nie przeminęły bezpowrotnie. Nie muszą to być wcale wielkie rzeczy. Może to być pomoc na dłoni, podzielenie się czymś, albo zwyczajne dobre słowo lub uśmiech. Czasem wystarczy mały gest, który tak wiele może zmienić. Najpiękniejsze w miłości Jezusa było przebaczenie ludziom. Jezus, umierając na krzyżu, powiedział: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Czasem Bóg również od nas wymaga tych rzeczy najtrudniejszych. Może ktoś czekasz od Ciebie, usłyszysz słowo przebaczam. Wezwanie Jana Chrzciciela do nawrócenia pozostaje wciąż aktualne. Słowo Boże domaga się naszej konkretnej odpowiedzi. Dlatego razem z psalmistą chcemy dziś wołać do Boga. Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie. Za tydzień będziemy przeżywali szczególny czas łaski. Czas nawrócenia. Czas rekolekcji adwentowych. Warto, abyśmy nie zmarnowali tego czasu poprzez opuszczenie mszy świętej i nauk rekolekcyjnych. Warto w tym czasie zadbać o przygotowanie drogi Pana. Panie Boże, zadbać za drogę świętą. Teraz nastąpi obrzęd odnowienia przy rzeczy małżeńskiej. Tak jak podczas, drodzy jubilaci, waszego ślubu, przed przysięgą małżeńską Kościół modli się, wzywając stawiennictwa Ducha Świętego, śpiewając ten hymn o Stworzycielu Duchu przyjdź. Także dzisiaj, po 50 latach, wzywamy teraz, śpiewając ten hymn, wzywamy stawiennictwa Ducha Świętego, aby was umacniał na dalszej drodze realizacji waszego powołania małżeńskiego i rodziny. Oh,
cudowni małżonkowie, przed 50 laty zawarliście przed Bogiem sakramentalny związek małżeński, łącząc się ze sobą w Chrystusie na całe życie. Wtedy ślubowaliście sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz trwanie we wspólnocie małżeńskiej aż do śmierci. Na znak, że coraz doskonalej chcecie wypełniać swoje święte zobowiązania, podajcie sobie teraz prawe dłonie i odpowiedzcie na pytania, które wam zadam w imieniu Kościoła. Bardzo proszę, podajcie sobie dłoni i odpowiedź na pytania. Czy chcecie coraz doskonalej miłować się wzajemnie, biorąc za wzór ofiarną miłość Chrystusa, który oddał za nas swoje życie? Czy chcecie okazywać sobie coraz głębszy szacunek i żyć w doskonałej wierności małżeńskiej? Czy chcecie wspierać się wzajemnie w troskach i radościach, w zdrowiu i chorobie, służąc sobie z serca i modląc się za siebie aż do końca waszego życia? Bóg Wszechmogący, od którego pochodzą nasze dobre pragnienia, niech umocni waszą wolę i wspiera was łaską, abyście wiernie wypełniali święte ślubowania, dzisiaj ponowione, i zasłużyli na życie wieczne. On żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Gratulujemy. Cieszymy się. Trwajcie na tej drodze waszego powołania małżeńskiego i rodzinnego. Teraz chcemy was i wszystkie intencje bliskie naszemu sercu wypowiedzieć, przedstawić dobremu i miłosiernemu Bogu. Wysłuchaj naszych modlitw, abyśmy mogli pełni radości spotkać
spotkać się z Tobą, gdy przyjdziesz w chwale, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa.
dobrowolnie wydam się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: jeszcze i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Skoro podtrzymywałeś ich wspólnotę w radościach i trudach życia,
Nadal umacniaj ich małżeńskie przymierze, pomnażaj ich miłość, utrwalaj między nimi więź pokoju, aby razem z gronem dzieci i wnuków, które ich otaczają, cieszyli się zawsze Twoim błogosławieństwem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Dziękujemy za modlitwę, dziękujemy za składane dzisiaj ofiary do puszek.
naszych kościołach. One są przeznaczone na potrzeby Kościoła na wschodzie. Wszystkim, którzy uczestniczą w loratach, dziękujemy za ten dar wspólnej modlitwy i przygotowania do Świąt Narodzenia Pańskiego i bardzo serdecznie wszystkim naszych parafian, dzieci, młodzież, dorosłych zachęcamy do uczestniczenia w loratach. Przypominamy, poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek to pierwsze msze święte o 6:30, w środę, o 18:00 i w sobotę o godzinie 7:00, po mszy świętej też w sobotę, takie integracyjne też spotkanie na sali, jak to określamy, śniadanie adwentowe, zapraszamy. Można dzisiaj też nabyć przy naszej świątyni świece na stół wigilijny. Dziękujemy szkolnym kołom Caritas z liceum naszego i ze szkoły w Białce za pomoc w rozprowadzaniu tych świec. Dzisiaj też składamy podziękowanie parafialnemu zespołowi Caritas i tym szkolnym kołom Caritas za zbiórkę też żywności przy naszych supermarketach. 2 dni w tym tygodniu taka zbiórka trwała. Robione są paczki i przekazywane osobom potrzebującym. Dziękujemy też wszystkim, którzy te ofiary, te dary w supermarketach składali. W najbliższą środę, 13 grudnia, 42. rocznica wprowadzenia stanu wojennego, wraz z Solidarnością naszą, która dba o tę rocznicę, zamawia zawsze mszę świętą. Zapraszam w środę na godzinę 18:00, byśmy pochodzili się w intencji naszej ojczyzny. A za tydzień rekolekcje w naszej parafii. W tym roku poprowadzi je ksiądz dr Kamil Duszek, moderator diecezjalnej Ruchu Światło Życie. Zapraszamy bardzo serdecznie w niedzielę, niedzielny porządek. Dodatkowo na mszę świętą o godzinie 15:00 zapraszamy młodzież klas 8, kandydatów do sakramentu wierzchowania, po mszy świętej rekolekcyjne spotkanie. Także za tydzień o godzinie 18:00 kolejny wieczór chwały. Również serdecznie zapraszamy. Moi drodzy, prosimy Was, a przez Was Waszych bliskich, o obecność na rekolekcjach. Zatroskajmy się też o obecność dzieci i młodzieży. Dzisiaj zwracam się z taką prośbą do dziadków, żeby zaoferowali sobie może swoją pomoc dzieciom, by może odebrać wnuki ze szkoły, przyprowadzić do kościoła, czy z jakichś spotkań, które one mają. Dbajmy o to młode pokolenie, żeby oni byli w kościele. Bardzo Was o to prosimy, takie zorganizowanie czasu na rekolekcje. Dziękujemy wszystkim, którzy w minionym tygodniu przyjęli Pana organistę z okładkiem. Porządek w tym tygodniu, ulica Warszawska z blokami, Komiczewskiego, Budowlanych i ulica Ostrowiecka, blok numer 30. Przypominamy też, że okładki po mszy świętej w zakrystii czy w kancelarii parafialnej. Młodzież z Ruchu Światło Życie i Grupa Młodzieżowa będzie w przyszłą niedzielę rozprowadzać sianko, jabłniki. Przygotowują się do tego, też w jaki sposób zbierają ofiarę na swoją taką działalność w naszej tutaj parafii. Również za tydzień wychowankowie Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy będą tutaj przy naszej parafii mieć stroiki świąteczne. Również zachęcamy do zainteresowania się. Na stoliku pod chórem znajduje się misyjny kalendarz ścienny na 2024 rok. Przekazał nam je ksiądz Wojciech Walczyna, nasz parafianin. Duża ilość tych kalendarzy jest. Jeżeli ktoś może złożyć ofiarę na misję, to dziękujemy. A jeżeli ktoś chce wziąć ten kalendarz, to ksiądz Wojciech prosi, aby to uczynić. Bóg zabrać za ofiarę na misję kółko różańcowe mężczyzn z Radzenia Podlaskiego, zelator Adam Dudek 200 zł,
na potrzeby Kościoła, bezimienne 150, na konto z ulicy Kardynała Wyszyńskiego 120, Bohaterów 500 i Warszawskich 100 złotych. Dzisiaj też chcemy podziękować panu Leszkowi Goławskiemu z Radowca za zaproszenie i za zorganizowanie kuliku dla dzieci i młodzieży. To panu taka inicjatywa wyszła. Dziękujemy za taką postawę. I na zakończenie pomódlmy się za zmarłych. W tym tygodniu był pogrzeb świętej pamięci Elżbiety Seroka, lat 56, z ulicy Międzyrzęckiej. Moi drodzy, naszą modlitwą też obejmujemy dzisiaj świętej pamięci Krystynę Kieliszek, mamę księdza Andrzeja, który posługiwał tutaj w naszej parafii. Pamiętamy i modlimy się. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Jubileusze jeszcze raz gratulujemy. Cieszymy się Bożego błogosławieństwa. Państwu, waszym dzieciom, waszym rodzinom życzymy. Także też dzisiejszej uroczystości przepraszam, ale dalej muszę święte w kościele, muszę tutaj pozostać. Ksiądz Ireneusz, tak? Będzie godnie nas tutaj duchowieństwo reprezentował na spotkaniu na tej dalszej części dzisiejszej uroczystości. Jeszcze raz też panu wójtowi dziękujemy też za taką troskę o jubilatów i to jeszcze raz podkreślam, że zawsze ta prośba o mszę świętą jest i o Boże błogosławieństwo dla jubilatów. Przyjmijmy wszyscy to Boże błogosławieństwo na dzisiejszy dzień. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.